Weszliśmy już na... A jeszcze, to już byłem taki, tu jest salon oświecony. Ja nie jestem oświecony. Jak to nie? Ja w sensie takim wolteriańskim, encyklopedystycznym, tak. To bym wolał być bliżej oświecenia, niż bliżej takiej średnio-czarnej magii politycznej na przykład. Ten słoik na głowie, to jest ta światłość właśnie bijąca. Ale koleżanki w pracy się dopatrzyły, że mam też rogi, a ja im tłumaczę, no jakżeż przecież... To jest te rogi, no to jest złe tłumaczenie Pisma Świętego przez Hieronima, który zamiast płomyki przetłumaczył rogi i stąd w ikonografii często Mojżesza widzimy z rogami. To się wzięło z błędnego tłumaczenia. Z Septuaginty tłumaczył i źle przetłumaczył. W którą stronę zmierza ludzkość? Chcę zapytać o coś takiego ciebie, człowieka, który na języku się zna bardzo dobrze, pewnie tutaj wśród nas, może nawet najlepiej. Czy ludzkość dąży do tego, żeby był jeden język do porozumiewania się? Czy twoim zdaniem tak to powinno wyglądać? To by uprościło pewne rzeczy. Czy może jednak powinniśmy kultywować tą różnorodność i jednak powinniśmy uczyć się wielu języków i tego się trzymać? Na to chyba nie ma też takiej odpowiedzi jednoznacznej. Ja bym się nie odważył na to. Ale mam taką teorię. Język, każdy z języków to jest jedna odrębna kultura. Każdy język to jest kultura. I chyba trzeba by kultywować swój język, każdy swój język, aby tą kulturę podtrzymywać, bo to jest etymologia słowa, to są takie jakieś tam onomastyczne zaszłości, które są szalenie ważne. My, to nie my, ale są tacy, którzy krzyczą, tak, poszliśmy do Unii i nas wezmą. A po co nas mają brać, jeżeli my sami się nie obronimy ze swoim językiem, ze swoją kulturą, to nikt nas nie weźmie z tą kulturą. Weźmie nas, ale my pójdziemy ze swoją kulturą. Więc język chyba powinien być zachowany. Tak jak nie zrobimy nic, żadna operacja plastyczna nam nie pomoże i będziemy rozróżniać człowieka, blondyna, powiedzmy, ze Skandynawii i czarnego. Pani profesor mówił mi zawsze, że to nie ma Murzynów, tylko jest negroidalna rasa. Czy jeszcze, bo to jest niepoprawne polityczne. No nie wiem, no ja z szacunkiem wypowiadam słowo Murzyn i piszę je przez duże M. Więc są różnice skóry, różnice, bo one się biorą z czegoś, prawda? Nie z tego pnia darwinowskiego, chociaż to nie Darwin tak naprawdę, jemu się przypisuje różnych rzeczy złych trochę, ale to nie jest kwestia jak gdyby pochodzenia z pewnego pnia czy różnych pni, to są teorie pewne. To jest kwestia bardziej geograficzna i bardziej chyba kwestia klimatyczna, że tacy są ludzie, tacy i tacy i takie są języki, takie. Myślę, że to powinno pozostać. Natomiast co do praktyczności, nie wiem, był czas, kiedy była łacina językiem europejskim ważnym. I ja myślę, że źle się stało w procesie edukacji, że wyzbyto, odarto nas z elementów łaciny. Posługiwała się przynajmniej tym przez wieki medycyna, panie doktorze, nie? Niestety. Pisze się, nawet teraz mówią, że pacjent oznacza swoje rozpoznanie, swoje choroby, dlatego musi być napisane po polsku. A ja uważam, że nie. Nie jest. Bo nie każdy wytrzymuje. Ja myślę, że to jest humanitarnie mówiąc karcerogenne podejście. Właśnie. Często z polonistami, proszę, rozmawiajmy. No, czytamy klasykę. Przecież tam są odniesienia do genezy języka zaczerpniętego z języka łacińskiego, bo przecież w każdym z tych języków europejskich coś z łaciny znajdziemy. W niemieckim, i w skandynawskim, bo no nie jestem językoznawiec znamienity, tak jak był taki człowiek kiedyś w historii XX wieku. Ale to jest oczywiste, że ten język łaciński miał, no był językiem międzynarodowym. Dzisiaj mamy angielski. Chcąc, nie chcąc, on jest. Więc dlaczego nie?
niech on będzie, bo to nam pozwala się komunikować, porozumiewać i niech będzie. Co nie oznacza, że my nie mamy obowiązku szanować swój język, pielęgnować go i nie mówić skrótem na religii pochwa, tylko pochwalony i tak dalej. Co roku zanika kilkanaście języków w skali świata, które po prostu w Polsce tak, również tak. Są języki, którymi posługuje się kilkadziesiąt osób. I jest to wielkie wyzwanie do tego, żeby bronić tego, aby te języki pozostały, ponieważ jest to też namiastka kultury. Ale oczywiście. Nie ma mowy o jakiejś unifikacji, czyli sporządzenie jednego światowego języka, po to tylko, żeby nam się było łatwiej nim posługiwać, ale język to jest tak samo jak gatunki roślin, zwierząt, które zanikają. Tak samo trzeba je bronić. Zgadza się. No niestety będą pewne zanikać, bo jakaś nacja, która jest tak wąska i tak jakby dyskryminowana, może nie przez środki, ja wiem, jakieś takie cywilizacyjne, ale no schodzi na margines i sama nie potrafi się, i ona jakoś zaniknie, tak jak mówisz, tak jak rośliny, pewne gatunki, nie wiem, ichtiologiczne czy jakiekolwiek. No to, ale to nie oznacza, że świat żyje. Świat żyje. Ja jak tak wspominam sobie coraz dalsze czasy, wstecz, kiedy otwieraliśmy piękną wystawę Stanisława Chomiczewskiego, to jest mniej więcej mój rocznik. Pamiętam, jak moją pierwszą książkę czytał Konrad i mi się nawet podobała w Trójce, wtedy jak on czytał. I on wspominał o swoich latach młodości. Ja sobie tak przypomniałem. No właśnie, pamiętam. I w końcu mówię, słuchaj, ja pamiętam dinozaury. Bo to tak się wydaje się, bo jesteśmy na co dzień jakby. Ale kiedy spotykam dzieci moich kolegów z klasy, to ja mówię cześć, a oni baranie oczy wystawiają, spoglądając na mnie, co ja od nich chcę. A to są te klony właśnie. No często się... To może nie tyle dinozaurów, bo poznaję po oczach, nie po ogonie. W każdym bądź razie są to dzieci moich przyjaciół ze szkoły. Ale muzyka dinozaurów. Tak, jesteśmy przy muzyce. Rozmawialiśmy niedawno na taki temat. Czy jesteś muzykolubny? Amen, tak. Dla mnie muzyka jest jedną z takich... Ja myślę, że ja nie lubię ustawiać hierarchii w sensie sportowym. Pierwsze miejsce, drugie, trzecie, bo ono się zawsze zmienia. Od temperatury emocji na przykład, czy chcę zobaczyć obraz, albo chcę słuchać muzyki, czy słuchać czegoś, co kto pięknie mówi. Ja, muzyka jest mi konieczna, nieodzowna. Natomiast ja się wstydziłem przyznać, że nie potrafię oglądać meczu. Ja jeszcze nigdy meczu nie oglądałem. Raz się zmusiłem, przywódcę, kolega mi mówi, no patrzmy, bo to musiało to być wielkie wydarzenie, skoro wszyscy oglądali, na ulicach było pusto. Ja biją brawo, to ja też. I powiem, a za kim ty głosujesz? Ja mówię, tych czerwonych. No bo wydawało mi się, że czerwone to jest bliższe Polakom niż zielone. Ty idioto, przecież to są wrogowie. No i w ogóle nie udawałem. Tak samo nie lubię rocka, nigdy mnie nie przekonał rock. Presley, no ja słyszę jego głos, ja cenię jego głos, ale do mnie to nigdy nie docierało. To jest jednostajne, monotonne, zamknięte w jakiejś takiej jednej gamie. Uwielbiam Chopina. Arię na strunę słuchałem wczoraj Paganiniego. To nie są akurat oni jako wyznaczniki, ale Chopin dla mnie jest. Zwłaszcza etiudy, zwłaszcza... Może to takie strasznie powszechne, ale emol, no to te dwie minuty, to jak ja usłyszę, to tak jakby mnie, nie wiem, panie doktorze, co tak podratuje, powiedz mi, tak żeby... No, zastrzyk strzelił. Adrenalina, prosto w serce. Tutaj myślę, że zakończysz to tym, co mówiłeś, że słowami Emila Cioran'a. Pamiętasz, tak. Jak będzie koniec świata, co zostanie? Poezja i muzyka. Poezja i muzyka. Cioran akurat sobie wybrał Mozarta. Ja myślę, że Mozart jest jednym z nich. To może być Chopin, Mozart.
no nie wiem, Haydn. Ja lubię północną, Griga, Sibeliusa, są piękne te muzyki, tego ja nie mogę wypowiedzieć, polskiego, ale to litewski, Litwini do niego się przyznają, bo on tutaj na obrzeżach, gdzieś koło Sejn się urodził. Więc piękna muzyka ta północy też. A muszę zadenuncjować Adoda. Ale Doda. Z Dodą to miałem taki numer, że tego, bo ściągają plakaty, że nie będzie Dody. Ja się pytam, kto to jest ten Dod? Bo ja nie wiedziałem. A on mówi, jaki Dod? No Doda. No, to Dody nie będzie. Ja koncert Doda. No jestem się kurczę. A ja nie wiedziałem. Bo jak było gdzieś tam w internecie, bo telewizji nie mam, nie mamy. Więc Doda, no to ja szedłem dalej, no bo to co ja będę w jakimś w rozrywce, jak jeszcze było, pisało kultura, to i tak była rozrywka, już teraz piszę w tych przy redagowaniu stron internetowych w Onecie na przykład, to już jest rozrywka, to ja w ogóle na to nie patrzę, po co. Bo u nas w Polsce, łącznie z Krosnem, które mówi, przedstawiciele Krosna mówi, że u nas tak kwitnie kultura, że nie mają pojęcia, że jest przede wszystkim rozrywka, a kultury jest mało. I kultura to nie jest rozrywka. Chyba że bierzemy pod uwagę etymologię tego słowa, kultura agra, czyli kultura rolna, więc wszystko będzie kulturą, no ale to są dobra cywilizacji w tym wszystkim, więc rozróżnijmy to. No i tak to stąd Doda wyszła. No i wstyd mnie było, ale potem sobie się dodała, no już tego, niech będzie. W końcu każdy się zmieści na tym świecie. Ale przyjechała na spotkanie Sylwia, póki młoda prozaiczka, i mówi, że ona zna jedyną osobę, to jest jej przyjaciółka, która nie wie, kim jest Doda, a ja myślę, to ja znam jeszcze drugiego takiego. Teraz już znam. Ale... Skoro jesteśmy przy procesie twórczym, nie wiem, czy można, jeżeli chodzi o Dodę, mówić o procesie twórczym. No, no istnieją różne procesy. Pożartuję jeszcze trochę, skoro jesteśmy w restauracji. W restauracji można napić się różnego alkoholu. Po piwie człowiek jest bardziej ociężały, jest bardziej wesoły, a po mocnym alkoholu dostaje takiego nagłego powera, ale może potem... A bo wiesz, że ty chyba masz rację. Coś głupiego zrobi. Ale jednak jest to alkohol. Teraz jakby to przenieść, może to złe porównanie, ale niejednokrotnie alkohol łączy się też z tworzeniem, bardzo często. Czy jest jakaś różnica pomiędzy twórcą, który komponuje muzykę, jest artystą plastykiem albo poetą? Różnice później w ekspresji są na pewno, no obraz jest obrazem, literatura literaturą, ale mnie się wydaje, że do tworzenia potrzebna jest no jakaś taka duża doza wrażliwości, chyba niestety aż uciążliwej nadwrażliwości, no i jakiś taki stopień myślenia, który pozwala to wykorzystać i połączyć. Plus pewne zdolności manualne, to znaczy zdolności takie ekspresji, bo ja nie wiem, czy bym ja nie malował. Ja widzę obrazami i opisując, bardzo często opisuję rzeczy, opisuję jako obraz, który ma coś powiedzieć, opowiedzieć, zasugerować, więc nie wiem. Słyszę muzykę. Jedyne, czego bym się nie odważył robić, a wiele rzeczy robiłem, jeżeli chodzi o literaturę, właściwie wszystkie gatunki, dramat, no, jakoś mi się to udawało na tyle, że było to strawne i było to przyjmowane, ale to nie warto, trzeba się skupić na czymś jednym. I jedyne, czego nie potrafię, to śpiewać. Jakbyście mi kazali zaśpiewać, to bym zaśpiewał, tylko bym wyszedł na chwilę. Po prostu nie ranić szanownych, to może to tak. Ale ja muzykę odbieram, ja muzykę... Ja na przykład słucham róż wykonania, załóżmy, że Chopina, to jaka orkiestra, pod jaką dyrekcją, jakie palce po tych pianinach biegały.
Ja to rozróżniam, czyli mam jakiś taki słuch, ale to nie oznacza, że ja bym potrafił komponować. Ale nie wiem, gdybym ja dostał te narzędzia, w tym kierunku się kształcił, być może, czy ja bym był lepszym czy gorszym kompozytorem, ale bym może potrafił. Więc sztuka jest chyba czymś jednym, jako taka warstwa ponad tą taką rzeczywistością materialną. Ale no, są to pewne różnice, stąd w percepcji. Jedni wolą zobaczyć fotografię, tak Stasiu? Inni słuchają muzyki i w tym się potrafią zatopić. I dlatego ja bardzo się szanuję, jeżeli ktoś wybiera to i mówi, wiesz co, no ja przyjdę, nie przyjdę na wieczór jakiś taki poetycki, dlatego że ja sobie posłucham koncertu, ja Brahmsa poszukam, czy coś takiego. To jest to samo, to jest jakby to samo. Chciałbym usłyszeć twoje zdanie na temat właśnie, bo wszedłeś na to poletko muzyczne. Jak słuchasz muzyki, czy sobie wyobrażasz, no, co ten twórca czuł w momencie, kiedy on no, ma jakąś wenę twórczą, zapisem nutowym od te swoje myśli na papier, a potem od twórca stara się to wszystko zagrać, odegrać w takim samym dynamice, w takim samym odczuciu jak autor. I dlatego pytam o to, bo kiedyś usłyszałem takie właśnie ciekawe zdanie, że każdy kompozytor jest dobrym matematykiem. To mnie w ogóle to jest jakieś jak gdyby sprzeczne, nie? Ale okazuje się, że w dobrej kompozycji jest dużo matematyki. Że ta A w poezji myślisz nie? No, oczywiście. Trzeba doskonale, jeżeli się chce uzyskać jak najlepszy tekst, to trzeba doskonale obliczyć. To nie jest kwestia z kalkulatorem pracy, tylko jakby obliczyć, wyczuć te frazy. Wyczuć pojemność semantyki zdania, żeby uzyskać odpowiedni efekt, żeby to było właściwe i w muzyce tym bardziej. Mnie profesor matematyki, kiedyś w średniej szkole i wtedy zacząłem się uczyć i cenić matematykę, powiedział, jak ty chcesz pisać wiersze, to ty musisz pamiętaj, że matematyka to jest również muzyka. Także to ja się z tym zgadzam, zupełnie się zgadzam z tym. A czymże jest kompozycja plastyczna? Taka dobra kompozycja plastyczna. Nawet fotografii, którą uprawiasz, przecież to jest jakiś, powiedzmy, jest te cztery punkty fotografii, które jeżeli po nich nie polecisz, nie obejmiesz obrazu, no to ci się rozmyje, on będzie spadał. I to nie jest kanon, że myśmy wymyślili ten kanon, tylko rzeczywistość oka, wrażliwości wskazała, że takie kanony istnieją. Tak jak nie było do średniowiecza perspektywy w malarstwie tablicowym, jej nie było. No ale potem ktoś wpadł na to, że stworzył perspektywę i ta zbieżna perspektywa spowodowała, są inne też, prawda, perspektywy, ale spowodowała, że my mamy drugi, trzeci plan i uzyskujemy jakby taką no, replikę rzeczywistości, no, umownie, bo przecież nie o rzeczywistość chodzi, zwłaszcza w sztukach współczesnych.